To już na początek pytanie, czy jest jakaś większa presja, adrenalina w związku z tym, że w sobotę lider, mistrz i pełne trybuny w Kielcach? Nie sądzę. Jest z tego względu, tak wychodzę z tego, że nie mamy raczej nic do stracenia. My możemy tylko zyskać tym meczem i to, że będzie, to, że będą pełne trybuny, to tylko i wyłącznie nasza zasługa i na to odpracowaliśmy dłuższy czas. No i to jest tak jakby wymierna oprócz tych punktów i tam, gdzie jesteśmy, to jest też ta nagroda, że będzie full stadion. Pewnie troszkę inny mecz niż ten w drugiej kolejce w Warszawie, bo wtedy trochę Legia była jednak w toku. Teraz po zmianie trenera 5 zwycięstw, wydawało się, że jest źle, są już liderem tabeli, więc zespół się odbudował, więc na pewno gdzieś też nie ma pewnie co wracać do tego meczu z tej drugiej kolejki. Pewnie nie, pewnie był inny, tak jak mówisz, inny trener był, trochę inny zespół, ale według mnie jakoś bardzo, bardzo się nie polepszyła od tamtego momentu gra Legii. I wygrywała te mecze, jasne, zgodzę się, ale jakoś, nie wiem, wiadomo, zwycięzców się nie sądzi, ale jakoś nie mało przekonująco, tak bym powiedział. I na pewno wszystko my zrobimy, żeby przerwać tą serię, swoją podtrzymać. Czyli jak to się mówi, z szacunkiem, ale bez zbędnego respektu, strachu. Każdy zespół szanujemy, no, tak nie ma co mówić, ale już powiedziałem chyba to, nie wiem, czy tam po 10. kolejce, czy po której, że w tej lidze na dzień dzisiejszy nie ma zespołu takiego, którym była jeszcze Legia parę lat temu. Czy nawet w ostatnim sezonie, także my gdzie nie jedziemy, to możemy wygrać i nie ma jednego czołowego zespołu, dajmy na to, nie wiem, jak w ukraińskiej lidze, że jest ten Szachtar i Dynamo, tak u nas nie ma takiego zespołu i każdy może wygrać. To chyba Kuba Żubrowski mówił po meczu z Zagłębiem, że zawsze po tej przerwie na kadrę ten pierwszy mecz w waszym wykonaniu jest trochę taki, jakby trochę na ręcznym, a te drugie mecze już was gdzieś odpuszcza i znów będzie ta korona, która będzie biegała tam jak... No niech będą to słowa prorocze, no a... I mi to samo powiedział tuż na gorąco po meczu w Lubinie i nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to były mecze po reprezentacjach, ale gdy przeanalizowałem, to rzeczywiście no, te mecze nie wyglądały tak, jak wyglądały potem i nie były tak przekonujące jak te, które graliśmy po reprezentacji, ale absolutnie nie szukałbym tu jakiejś tam dziury w całym i nie rozgraniczałbym to na jakiś mecz przed kadrami, po, czy to jest piąty, dziesiąty, tylko jest kolejny mecz. Zupełnie inną, tak jakby dodatkiem, jakim jest full stadion. Czyli co, wychodzi się tak, jak żeście tu wychodzili, czy na Śląsk, czy na poprzednie zespoły w Kielcach i od początku dyktujecie warunki? Jeszcze nie wiem, jaka będzie taktyka dokładnie. Trener mówi, pewnie, że ma się nie zmieniać. Ma się nie zmieniać. No to tak pewnie to będzie wyglądało od początku i zwłaszcza u siebie, jak gramy, czyli dość agresywnie, wystarczająco, żeby... Najgorsze, jak ostatnio, że szybko strzelimy te bramki i sobie ustawimy pod siebie tego przeciwnika. Ale wiadomo, mecz meczowy nierówny, tyle rzeczy może się wydarzyć, których nikt nie przewidzi. Dla ciebie, jako dla warszawiaka, to są jakieś takie mecze szczególne? Mecze przeciw kolegi? No pytalno, wiele razy w Barwach Lechach, gdy grałem. Czy są one? Z jakiegoś względu, gdy tam brat jest kibicem dosyć... Już teraz trochę osłabł jego zapał dojeżdżenia na mecze i wyjazdów. Ale wtedy jakoś też tam wyglądało, bo bardziej było to wszystko pompowane, a na dzień dzisiejszy nie jest to. Tyle, że jest fajny przeciwnik i chyba tylko z tego względu bodajże, bo nie ma żadnych podtekstów. No, że to jest moje miasto, to wiadomo, ale żadnych tekstów, podtekstów innych nie ma. Ty mówisz, że to taki Bayern Monachium. Na dzień dzisiejszy? No w ogóle, że tak to odbiera, jeśli chodzi tutaj po jego pobycie w Polsce, no to że Legia, no to tak jak pewnie trzeba się... traktować jak Bayern. Mecz, gdzie nie ma nic do stracenia. Tak, że się wychodzi po prostu i można bez żadnej tam odpowiedniej, nie wiem, motywacji po prostu się gra taki mecz. Pod względem medialnym na pewno i całej otoczce wokół Legii zgodzę się, ale że jeżeli ktoś nie był teraz, nie wiem, rok w Polsce i przyjechałby i zobaczyłby tą Legię, to nie powiedziałby, że to jest Bayern Monachium na nasze polskie warunki. Także, a wszystko inne, tak jak mówisz, czy kibice przychodzą w większej ilości w każde miasto, gdzie Legia jedzie, to jest normalne i na to się pracuje latami. Legia pracowała na to parę dziesięcioleci i jest to wymierne, bo tych sukcesów było mnóstwo. Ja zapytam jeszcze inaczej, w porównaniu do tej drugiej kolejki, jak jechaliście na ten mecz do Warszawy, który zremisowaliście, no to upłynęło kilka miesięcy, ale tak w głowie to chyba wydaje się, że upłynęło, nie wiem, kilka lat czy trochę więcej czasu, bo to jak wtedy to wszystko wyglądało i pewnie w środku drużyny gdzieś dookoła i to jak teraz, nie da się porównać. Tak, zgodzę się, zdecydowanie. Tak jakby tamte nasze głowy przyrównać do tych, które są teraz i nie wiem, nawet tutaj do was dochodzimy. To pewnie jest nieba ziemia, no, nie, z mojego względu pewnie jest pierwszy z brzegu, gdy jak każdy wspomina ten teraz w gazetach, czy ktoś mnie pyta z dziennikarzy,
o tym rozmowę przed Zagłębiem Lubin, przed pierwszą kolejką. No, a teraz pewnie w innych warunkach, innych nastrojach rozmawiamy i kto pomyślał, że mówiłbym, że z Legią wyjdziemy agresywnie i przy pełnych trybunach i będziemy grać normalnie o 3 punkty i atakować te pudło przysłowiowe.